have fun, cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. We gon' keep it. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Witam wszystkich. Mamy 1 listopada. Dziękuję, że znaleźliście chwilę, aby oderwać się od tego takiego spokojnego dnia, aby włączyć tutaj mój film. Chciałem Wam wszystkim serdecznie podziękować i pogratulować i Wam, i sobie za 100 tysięcy subskrypcji, które właśnie dzisiaj w nocy uderzyło w nasz kanał, bo to jest nasz wspólny kanał. Sam nic bym nie był w stanie zrobić, ale wiem, że Wy to rozumiecie i cieszę się, że cieszycie się razem ze mną. Ja jakoś tak nie chciałbym spocząć na laurach, dlatego też tak symbolicznie chciałem Wam wznieść toast. Wasze zdrowie, ale szklankę na chwilę jeszcze odłóżmy i działajmy dalej, bo droga się dopiero rozpoczyna przed nami, a nie kończy, tak więc nie ma jeszcze tak naprawdę powodów do jakiejś tam uczty. Na to przyjdzie jeszcze czas. Musimy lecieć jeszcze po swoje, bo to ostatnie słowo nie zostało powiedziane. Tak jak wczoraj zapowiadałem, mamy Q&A przygotowane. Znaczy, wy przygotowaliście pytania, na które ja będę odpowiadał. No i do tego przejdziemy praktycznie od razu. Nie będzie dzisiaj scenerii takiej jak zawsze, nie będzie obchodu. Zrobimy to z biura, zrobimy to z tego miejsca. Mam przed sobą tutaj na ekranie, wy nie widzicie, ale są właśnie otwarte wasze pytania spod mojego przypiętego komentarza. I tak będę leciał od góry do dołu i będę starał się odpowiedzieć. Myślę, że na wszystkie nie odpowiem. Jest 11. Zobaczymy, żeby ten film też nie trwał długo. Tak z pół godzinki odpowiedzi myślę, że może nawet uda się odpowiedzieć na wszystkie. Na pewno też liczycie na jakiś specjal tak zwany z okazji 100 tysięcy. No bo dla mnie 100 tysięcy to jest powód do radości, jak najbardziej. Ale tak jak mówię, lecimy dalej. Chwilę tylko zrobimy postoju ze względu na to, że mamy dzisiaj dzień takiej zadumy. To i też zbiegło się razem właśnie z biciem tej takiej złotej liczby, fajnej, no, teoretycznie srebrnej liczby, bo YouTube tak to określa, srebrny przycisk, który przyjdzie. No dla mnie jest to taki trochę uhonorowanie, jest to tak jakby określenie, że kanał jest dojrzały, że idzie to w dobrą stronę, na pewno. Mam nadzieję, że nie macie jakichś tam obiekcji, że po prostu, że to jest spójne, że... Znaczy, tak jak mi się wydaje, że tak jest. Nie wiem, ciężko mi się tutaj wysłowić na ten temat. Cieszę się, ale lecimy dalej. Powiem tak, no. Srebrny przycisk przyjdzie i co do tego specjalu. No tak, dajcie mi czas właśnie do momentu, jak będę odbierał tą nagrodę. I wtedy postaram się coś przygotować. Muszę sobie to przemyśleć, chociaż już miałem czas na zastanawianie się, ale nie chciałbym jakiegoś banału typu, że będziemy się tam przeciągać albo coś się wygłupiać. Myślę, że dojrzały kanał powinien się wykazać jakąś większą inicjatywą i spróbujemy właśnie ten specjal tak wypełnić. Także tutaj chwilę jeszcze cierpliwości proszę. Subskrypcje lecą dalej, już minęliśmy te 100, jest prawie 100 100, ale poczekajmy te 2 tygodnie, nie wiem ile czeka się na ten przycisk. Miejsce jest już przygotowane od miesiąca, także to nie jest niespodzianka, też nie będę ukrywał. I co? No lecimy dalej. Dziękuję jeszcze raz. I czytamy i odpowiadamy. Pozwólcie, nie gniewajcie się, że będę mijał niektóre pytania, na pewno te, które się będą powtarzały i te, które będą pytały o tym, co myślę o marce Zetor na przykład, bo skupmy się na takich może w bardziej konstruktywnych pytaniach, co wniosą coś, na co ludzie czekają na odpowiedź. Jedno z pierwszych, no to jest kiedy byki, no to byków nie będzie.
Ja już nie wracam do hodowli. Tak mi się wydaje, że nie będzie. I żebym ja wrócił do hodowli, to musiałoby się dużo zbiegów okoliczności połączyć w jednym punkcie. Mianowicie jedyna dla mnie słuszna droga do hodowli bydła to byłaby w przypadku takim, że jest powiedzmy 50-100 hektarów łąki w jednym kawałku i bydło chodzące luzem, wtedy to ma sens. Wtedy jak najbardziej. To miałoby sens, byłoby rancho, byłoby fajnie. To tak, ale w innym przypadku nie, a niestety ja na dzień dzisiejszy takiej możliwości nie widzę. Czy będzie John Deere? Nie planuję. Nie planuję ciągników na razie, bo moje gospodarstwo jest małe. Kiedy oddasz pieniądze za zrzutkę? Pieniądze za zrzutkę jestem w stanie oddać w każdej chwili. Wystarczy podać ten numer konta, na który wpłacaliście i ja już odsyłam wam te pieniądze, jeśli wymagacie tego, aby tak było to zrobione. Jeżeli pytanie miało brzmieć, kiedy zrealizuję obietnicę podczas zrzutki, no to tutaj odpowiedź jest już bardziej precyzyjna, bo w całkiem niedługim czasie. Bo żeby też było jasność, ja nie reaguję na takie zaczepki, kiedy oddasz pieniądze na zrzutkę, bo zrzutkę, tak jakby zaproponowaliście wy, trzymajmy się faktów. A ja zadeklarowałem, że po stanięciu na nogi taką kwotę równą tej zrzutki przeznaczę na jakieś cele społeczne i zdania nie zmieniłem do dzisiaj. Tak więc tutaj, jeśli pytanie miało brzmieć, kiedy będę realizował cele jakieś społeczne, no to całkiem niedługo. Co na 100 tysięcy subów? No tutaj tak właśnie potrzeba tego chwili jeszcze, żeby to jakoś ogarnąć. Czy masz w planach kupno ciągnika? Nie mam tak naprawdę takich planów. Ja bardziej wolałbym kupić w tej chwili opryskiwacz samojezdny, fajny. Nie drogi jakiś tam, powiedzmy. Wiem, że były jakieś takie około 50 tysięcy. Aniżeli ciągnik, bo ciągnik mam, a jedynie co do opryskiwacza mi brakuje coś podczepić, no to tak na stałe bardziej, nie? No to wolałbym już kupić zamiast tego ciągnika do opryskiwacza opryskiwacz samojezdny, ale to jest temat jeszcze na lata. Co z pomysłem kurnik? Ten pomysł nie wypali. To on też, żeby nie było, to miało być tak, że tutaj z żoną wtedy pamiętam, że jakieś swoje jajka mieć, nie? Pomysł został zaniechany ze względu na próbę tutaj otworzenia punktu Kingwaya wtedy. No i nie zgrywało mi się to, żeby na jednym placu chodziły kury i piał kogut i żeby handlować nowymi maszynami gdzieś pod czyjąś marką. Także tutaj wtedy to odciągnęło i już w sumie ten pomysł nie wrócił więcej. Może po Forszu kolejny projekt Ursusa, tym razem czterocylindrowy, ale z ciężkiej serii, jakieś 914 albo 1014, odbudowa i restauracja. Znaczy, dla siebie już czegoś takiego nie wykonam, bo to jest, to trzeba się zmierzyć z takimi problemami, to kosztuje tyle pieniędzy, tyle energii, że jeden taki projekt w zupełności wystarczy na całe życie chyba, bo już drugi raz bym nie chciał znowu tego wszystkiego od początku zaczynać. Gra nie warta byłaby świeczki. Jestem dumny z tego Ursusa, którego mam, ale już nie będę tego dublował. Niech on będzie ten jeden wyjątkowy. Będzie piec i będzie ogrzewał halę? Będzie piec i będzie ogrzewał halę. Tylko, że nie wiem, czy w tym roku się wyrobimy. Wszystko wymaga też odpowiednich przygotowań. Piec można wstawić dzisiaj, teoretycznie, ale żeby to wstawić, to tam trzeba jeszcze trochę z infrastrukturą powalczyć, powyprowadzać, ocieplić, zrobić drzwi, wejścia. To nie jest takie, że szczelność przede wszystkim i ocieplenie tej hali, bo bez tego piec jest tam mało ważny, tak jakby. A czemuż mi się tutaj skończyły? Będę musiał jeszcze inaczej wejść. No. Skąd bierzesz tytuły do filmów?
to one same mi przychodzą do głowy. I często jest tak, że ja nagrywając film, najczęściej tak jest. Na przykład wtedy w niedzielę, który nagrywałem, on wyszedł pod kontekstem niepicia alkoholu albo odciągania od picia alkoholu. I film wyszedł spójny, a ja nie znałem treści tego filmu, jak zacząłem nagrywać dzień, że to tak wyjdzie. To samo życie po prostu. Pytanie dlaczego? A tego to nawet ja nie wiem. Jakie plany na przyszły rok i na rozwój gospodarstwa? Jeśli chodzi o gospodarstwo rolne, jak ja mogę mieć plan? Jedyny plan rozwoju, jaki widzę przed sobą, to jest zakup siewnika odpowiedniego, takiego, z którego już będę zadowolony, że już zostanie ze mną na długo. I są dwie opcje jeszcze do rozwożenia, tak jakby. Jest albo agrolift, znaczy typu agrolift, talerzówka z wałem oponowym, czyli z dyszlem jezdna, z wałem jezdnym, dociskająco jezdnym takim, nie? I z hydropakiem i za tym siewnik talerzowy. To byłby jeden taki scenariusz, tańszy troszkę, a drugi to jest siewnik grizzly do striptilu. No i nie wiem jeszcze co widać. Ten siewnik grizzly też jest teraz już robiony, nie zawieszany, tylko też ciągany. Cięższy się zrobił, ale ciągnik już nie dostaje tego ciężaru na plecy, nie? Tylko ma uciąg działać. Ma swoją hydraulikę, czyli Ursus by nie miał ciężko. Miałby tylko dociągnąć, no. Ale czy on będzie chciał? Nie wiem. Skąd zajawka do gospodarki? O. To jest bardzo dobre pytanie. I to jest bardzo złożona odpowiedź. Zajawka, no to się wzięło, to wiecie, to tak jak każdy mały chłopiec. Pomagało się dziadkom, rodzicom. Gdzie akurat rodzicom to nie, u mnie to, w moim przypadku to dziadkom. Przyjedzie ciągnikiem, pola, zbieranie belek, przy kombajnach, żniwa, wszystko, opatowania, no wszystko, co tylko związane było z gospodarką. Dzieci tym nasiąkają. No to wiecie, a czym dziecko nasiąknie, tym na starość trąci. Albo może trącić. Bo w moim przypadku nie było to tak wcale, że to było obligatoryjne, że ja idę gdzieś tam jakimś linią, która jest wyznaczona już dawno dla mnie. Ja tak naprawdę w tą gospodarkę wszedłem niespodziewanie, bo szukałem dla siebie pomysłu. Pełen energii, tej takiej, wiecie, witalności młodzieńczej. Musiałem szybko to gdzieś spożytkować, a plan był jeden. Ja miałem otworzyć swoją działalność. Nie pójść do pracy, może wtedy tylko coś przedsięwziąć. I plany były różne, że sklep taki, siłownia, coś tam. Cały czas mi wychodziło, gdzieś miałem odpowiedzi, bo robiłem wtedy prawo jazdy. Pamiętam Łukasz, który mnie uczył jeździć, mówił, odpowiadał mi na te moje plany, które mu przedstawiałem, że to jest Parczew, to jest wioska. Tutaj się nikt ci nie przyjdzie, nikt ci tego nie kupi, nikt ci to nie wyjdzie. I cały czas mi tak, wiecie, no, pocinał z czego, ale nie w złej wierze, tylko miał rację. W Parczewie by mi to nie wypaliło, ale mimo wszystko uważam, że warto. Warto firmę otworzyć, jak jesteście młodzi. Macie 20 lat, 21, chcecie, ale macie takie troszkę pocinane skrzydła, no bo to jest, wiecie, ktoś się lęka o was i ktoś wam chce dobrze doradzić, ale pamiętajcie, że otwórzcie, weźcie jakieś tam swoje plany w garść i zbankrutujcie nawet. I taką lekcję, jaką wyniesiecie, to całe życie będziecie z tego korzystać, bo się nauczycie, co to są ZUS-y, jak się płaci podatek, jakie macie możliwości, jak się rozlicza, jak księgowo, jak to wszystko wygląda. Zbankrutujcie nawet. Po roku, niech zamknijcie tą firmę, jak większość innych, które upada, ale tą wiedzę, co wy wyniesiecie z tego doświadczenia, nikt wam nie da i nikt was tego nie nauczy. Ja tylko tego żałuję, że wcześniej nie spróbowałem, bo też miałem zawsze tak, że lepiej nie, że to nie, to się nie uda. No i chuj, że się nie uda. Ale ile ja bym się nauczył wcześniej już. I tak finalnie
Się nauczyłem, tak więc nie ma źle. A co do gospodarki, no to z babcią jeszcze tutaj świętej pamięci, Jaśką. Ona mnie namawiała, żeby tutaj, bo te pole, ja tak myślałem, za halo tutaj jabłka zaposadzić. Jakiś sad zrobić, żeby chociaż raz w roku te jabłka sprzedać. Chociażby nawet w najgorszym przypadku jakieś na przetwór, nie? Żeby tam powiedzmy 10-20 tysięcy tutaj już coś z tego jest. Jabłko nie wymaga, być może, tak sobie wtedy myślałem, jakiejś tam wielkiej opieki. Gdzieś tam mogę sobie robić coś innego. A plany były i tutaj, i tak, ale to mi zostało, że właśnie tu mam troszkę, tam mam troszkę, tu troszkę, tam troszkę, tu i gdzieś to się wszystko składa w jedną całość, nie? Zostałem z tego, tak jakby z tej drogi zawrócony, że już lepiej tam ogrodzić i puścić kobyły, konie w sensie. I żeby one rodziły źrebaki i te źrebaki sprzedawać. No i ten pomysł też po krótkiej analizie nie wypalił ze względu na to, że no koń długo chodzi w tej ciąży, ten źrebak raz na jakiś czas tych koni mało, że to gra nie warta świeczki, że już lepiej po prostu te bydło. No, a dalszą historię znacie. I tak to się zaczęło. Ale to też moim marzeniem było zawsze założenie firmy transportowej. Nie zawsze. Ja sobie to wymyśliłem, że ja chcę otworzyć firmę transportową, mieć ciężarówki i jeździć, wozić towar. Ale żeby do tego dojść, to ja wszedłem w gospodarkę. Żeby z tej gospodarki te pieniądze przeznaczyć na działalność. Na zakup ciężarówki. I to nigdy nie wypaliło, nie? Taki popełniłem błąd. Przejść z produkcji rośliny na warzywa i ziemniaki. To tak jakbym zamienił siekierkę na kijek. Mi nie potrzeba większej... Słuchajcie, w rolnictwie sami widzicie, co się teraz dzieje. Nie potrzeba mi zamieniać dużo pracy na jeszcze więcej pracy, a i tak ani z tego pieniędzy nie ma. Łukasz Rolnik teraz ziemniaki będzie gdzieś tam oglądałem, że pewnie na wiosnę za darmo oddawał. Taka sytuacja w rolnictwie, to ja już wolę sobie zasiać i zapomnieć do wiosny. Jak się sprawuje mini koparka Grossman? Myślę, że nad zakupem i zastanawiam się, czy warta. Słuchajcie, ja nie mam porównania, nie? Według mnie robotę swoją wykonuje, bo kopie, nie? Ona wykopie otwór, dziurę, kabel, instalację, jedziesz i kopiesz. Komfortu pracy może w tym nie ma, ona jest na zwykłych rozdzielaczach i tej precyzji takiej brakuje, nie? A poza tym ja większych tam nie miałem z nią problemów. Jedyny, jaki się teraz już widzę, że zaczął, to luzy na ramieniu głównym, nie? To już są. Już są, ale no to ja na koparce nie zarobiłem jako operator jakichś normalnych pieniędzy, ale na wynajmy już koparka zarobiła i nie absorbuje czasu, nie? No jedno, tak więc dla mnie to jest idealne. Co sądzisz o Mercedesie? Czy będziesz kleił rzepa na impulsator? Nie, nie będę kleił rzepa na impulsator. Co planujesz na 100 tysięcy? Czy sprawa z Zetorem już zakończona? Nie, sprawa z Zetorem nie jest zakończona. Cały czas wisi. Cały czas się odwołujemy do innych instancji. Jakieś nowe dowody pod... Wszystko, co tylko zanegować można, to negujemy. Oni chcą ode mnie po prostu kupę pieniędzy. I to jeszcze przede mną jest i nie da się tego chyba uniknąć. Takie mamy prawo. Ciągnik kosztował 140 tysięcy netto. Netto. Połowę dała Unia, to jest 70. Zapłaciłem tam, nie wiem, ja miałem raty co pół roku chyba, no to tam 4 raty zapłaciłem, po 6 tysięcy, 20, no to 50 zostało. Zabrali ciągnik, sprzedali go, nawet nie wiem za ile w sumie. Gdzieś tam w aktach jest, co prawda. Powiedzmy, że sprzedali go nawet za te 50, no to byłoby zero. A oni chcą, żebym ja jeszcze 95 zapłacił, nie? I nie mogę się z tym pogodzić. I cały czas to jeszcze walczę z tym.
Kiedy V8 do Ursusa? Nie będzie czegoś takiego. Czy mam pole w dzierżawę? Tak, mam. Ja mam mało swojego. Ja miałem trochę swojego. Żeby, bo tutaj też chciałbym nawiązać do tego właśnie pytania. Bo pojawiają się takie SMS-y, że ja jakoś ojcowiznę sprzedaję. Albo ktoś mi coś dał, a ja to, bo ja miałem film nagrany, jak sprzedaję część ziemi i inwestuję w Bitcoina. I wtedy jakieś właśnie się pokazały takie komentarze. Tylko nikt nie zapytał ani nie zadał sobie trudu, sprawdzając, czy to rzeczywiście tak było. Ja dostałem od ojca tą działkę, na której tutaj jesteśmy. I więcej nic nie dostałem. Co ziemię miałem, to sam kupiłem za swoje pieniądze, za swoje kredyty spłaciłem. I jak miałem, przyszło mi do tej ziemi sprzedaży, to z czystym sumieniem to zrobiłem. A powiem wam więcej, bo to też jest trochę dziwna sytuacja, nie? Nawet jest to dla mnie ciężkie, ja nie powiem, że nie, ale gdyby przyszło na przykład sprzedać tą działkę, sprzedać ten dom, całe to gospodarstwo, to wszystko i wy... bo chodzi o to, że byłby na przykład powód odpowiedni, że jest do przesiedlenia się gdzieś tam, albo coś takiego, albo gdyby przyszło po prostu do tego, to bym to zrobił. Ja staram się nie wiązać, chociaż sercem jestem, to nie da się tego wyrwać, nie? Ale to nie ma tak, że jak sprzedać kawałek ziemi, to jakieś tak jakby sobie rękę obciąć. To też nie popadajmy w jakieś paranoje. No to jest ziemia nabyta, ziemia sprzedana. Ja ją kupiłem za 10 tysięcy za hektar, sprzedam za 30. I zarobiłem tylko w ten sposób, bo na ziemi z pola nie wyciągnąłem z żyta nigdy nic. Nie można się w ten sposób tak przywiązywać. Większość Europejczyków, chociaż też nie mówię, że to jest dobre. Wszyscy nie mają nic. I czasem dobrze jest nie mieć nic. Uwierzcie mi, że dobrze jest czasem nie mieć na siebie nic. Wtedy tą wolność swoją zwiększamy. Jak chcemy się przeprowadzić do Szczecina, to lecimy do Szczecina. Tam wynajmujemy mieszkanie i tam żyjemy. Tylko trzeba mieć czego żyć. Jeżeli sytuacja nam to pozwala, nie? Takie przywiązywanie na siłę to też nie do niczego dobrego nie prowadzi, bo czasem podejmujemy przez to złe decyzje. Przez pryzmat właśnie jakiegoś tam posiadania tutaj czegoś, to już nie zrobimy czegoś lepszego na przykład, nie pójdziemy dalej, bo nas to blokuje. Kula u nogi czasem to jest, ale nie zawsze. Ja też mam sentyment do tego i nie myślę o sprzedaży, żeby też nie było, nie? Kiedy kupisz klasa? Jak powstanie postanowienie z alko? Dajesz twarz w trzeźwości? Ja 6. tydzień bez procentów i czuję się świetnie. 6. tydzień to jest 1,5 miesiąca, panie kolego. Ja myślę, że jeszcze drugie 6 tygodni i wtedy już odczujesz tak rzeczywiście poprawę, która będzie już tylko postępować. 6 tygodni jeszcze ciut krótko, ale na pewno też się czujesz dużo lepiej, bo tydzień to już jest też niemała ziemia, jak minie te kace wszystkie. A tak, oczywiście, wytrwałem. Nie widzę żadnego z tym już kłopotu dla mnie. Mało tego i nie zamierzam chyba wracać do picia w ogóle. To jest jak błogosławieństwo nie pić. Ja uważam, że człowiek dojrzały może się określić takim, jeżeli zrozumie, jak alkohol szkodzi. Bez tego chyba ciężko być dojrzałym, tak naprawdę. Ja też nie jestem taki ortodoksyjny, że alkoholu w życiu już się nie napiję, na przykład. Ten rok tak, owszem, bo to jest takie postanowienie, że rok w ogóle nic. Ale wiem, że są sytuacje, że alkohol jest dla ludzi też i będzie trzeba się kiedyś napić, bo będzie wymagała sytuacja, może jakieś wesele, może jakaś okoliczność, może jakiś toast i wiecie, wypić kieliszek. Nie widzę w tym nic złego, absolutnie. Spróbować jakiejś dobrej whisky pachnącej, wina dobrego, jasne, że tak. W tym roku nie, absolutnie, nawet nie chcę gdzieś tam powąchać, powącham, bo mam całą szafkę gdzieś alkoholi, bo tutaj dostaję od was między innymi jakieś tam prezenty, nie prezenty. Jak bimber, no to gdzieś tam sobie powącham, fajnie pachnie, ładnie wszystko. Mnie nie to, że ciągnie, ja nie mam czegoś takiego, że muszę się napić. Ale wiem, że człowiek dojrzały nie powinien pić. Nie powinien. Uwierzcie mi, że nie powinien. Ja też... Tam kiedyś nawet widziałem, że będzie. Co mnie skłoniło do tego, to już przeskoczmy do tego od razu. Bo to była decyzja tylko i wyłącznie świadoma. Nie wynikała z bezsilności żadnej. Absolutnie.
nie było to wymuszone przez członków rodziny, że się staczam, czy coś w tym stylu. Nie, ja też nie mówię, że piłem mało, bo piłem stanowczo za dużo tego alkoholu, dlatego też taka decyzja. Ale to było podjęte w Niemczech w poprzednim roku. Wiedziałem, że w tym roku, czyli w 2024 na początku, wracam do Polski na stałe. I bo czasem wam się może wydawać, że ja żyję trochę z dnia na dzień, ale tak nie jest. To jest też jakiś scenariusz czasem długoterminowy. I wiedziałem, że cały ten rok jest bardzo dla mnie istotny ze względu na to, że dużo rzeczy wchodzi nowych. Mniej więcej właśnie ta firma, spółka, powrót, gdzieś tutaj przebranżowienie troszkę, remonty, budowy, to wszystko zbiegło się w tym czasie i wiedziałem, że potrzebuję do tego jasnego umysłu. I skąd, no się widzicie, bo też trzeba wiedzieć, skąd wiedziałem. Ano stąd, że ja kiedyś już w 2019 czy 2018 roku też sobie tak postanowiłem, że rok nie będę pił. I pamiętam właśnie, że to doświadczenie nauczyło mnie, jak poprawia się jasność umysłu w człowieku, zdolność koncentracji, takiej energii, witalności. To jest coś podobnie, jak ktoś pije kawę codziennie z rana i jak jej nie wypije, to nie ma energii, nie? A tutaj jest tak, że jak się tego alkoholu nie pije, to ta energia właśnie jest. To jest tak na odwrót, że ta budzisz się rano uśmiechnięty, zadowolony, szczęśliwy i wiecznie taki sam, nie masz wahań nastrojów, że raz jesteś zły, raz jesteś tak, no się są oczywiście, jak to u ludzi, ale alkohol czasem po prostu taką bezsilność, taką pustkę, że w tej głowie tylko świszczy i ciężko się skupić, ciężko coś pomyśleć, coś przeliczyć i dlatego wiedziałem, że tutaj ten rok będzie mi potrzebny bez alkoholu, bo to też nie to, że zgadywałem, że jest dobrze. Ja już to po prostu wiedziałem. A taka ciekawostka, że ten rok 19 czy tam 18, już nie pamiętam, który postanowiłem sobie nie pić cały, to finalnie nie dotrzymałem, można powiedzieć, tego słowa sobie danemu, bo stwierdziłem chyba 19 grudnia, czyli już tam brakowało 2 tygodnie niecałe do skończenia tego dystansu, który miałem przejść, że nie pić 340 dni i doczekać te 10 dni do końca, to już to jest pstryknięcie palcem, że odwagi takiego zaparcia, samozaparcia, nie? To wymaga właśnie te 10 dni przed się napić i podjąć taką decyzję. I uwierzcie, że tak zrobiłem. W sensie, że nie wiem, jak to powiedzieć. Nie to, że ja już musiałem, tylko powiedziałem sobie tak, że teraz podejmij decyzję, bądź mądry i się napij, nie? Te 10 dni przed końcem. Że patrzcie, cały rok praktycznie czekałeś, aż się skończy te 365 dni, a ty 345 powiedziałeś, dobra, to ja teraz się napiję. Nie wiem, może to brzmi głupio trochę, ale chodzi o to, że jaja to trzeba było mieć, żeby się przed samym końcem napić, a już nie czekać, jak się doślizgniesz już się do końca, nie? W ten sposób, ale to było tak bardziej dla żartu, bo ja tak jak powiedziałem, nigdy nie miałem problemu z alkoholem i w obronie alkoholu, tak jak ktoś tutaj napisał, na trzeźwo też odpierdalam, nie? To znaczy tak, nie byłem alkoholikiem, żeby też nie było. Jak trzeba było nie pić, to się nie piło. Jeżeli się napiłem, to na drugi dzień szedłem do pracy. Ale też nie powiem, że na przykład zwłaszcza w Niemczech weekendy, to tam jak już się nie ma rodziny przy sobie, nie ma się celów żadnych, nic, obowiązków, tylko tam się w sumie pracuje i śpi, to te weekendy się tam chlało, nie? To było za dużo. Ale nie mam ciągu, bo ja widzę po innych ludziach, na przykład jak oni wypiją i później 2 tygodnie ciągną, kurwa, i nie mają, wiecie, siły na nic, tylko picie, to ja tak nie mam, nie, ja to bardziej tak, że pomęczę się na drugi dzień, czasem piwo nawet wypiję, ale jak trzeba iść do pracy, to idę. Teraz to już w ogóle nie chcę. W ogóle skończmy już temat alkoholu, bo za dużo zaabsorbował czasu. Widzicie, alkohol jednak w życiu jest bardzo ważny, że tyle czasu mówiłem o alkoholu. Czy nie chciałbyś być zawodnikiem Fame MMA?
i sprawdzić się na jakiegoś rolnika, na przykład Grzesiek Bardowski. O, co za pytanie. Powiem wam, że chyba nie. Znaczy, wiecie, to jest fajne. Fajnie to może się z boku ogląda. Ale ja, jeśli chodzi się bić, to ja nie mam problemu, ja mógłbym się sprawdzić, nie? Potrenowałbym, ja też trenowałem gdzieś tam swojego czasu, jakieś tam mam już przytarte, ale jakieś taką wiedzę mniej więcej w tym kierunku mam zdobytą. Nie to, że jakoś dużo, też nie myślę, ale nie to, że jestem całkowicie zielony. I chętnie bym coś takiego chciał zainicjować, przeżyć. Nie mówię, że z Grześkiem, tylko ogólnie, nie? Ale te uniwersum, Fame MMA i to wszystko, co tam się dzieje, to ja za spokojny jednak jestem na to chyba. Kiedy Fent zrobić aplikację mobilną airboardą? Oczywiście, że mam zamiar zrobić aplikację mobilną airboardą, bo to jest wręcz wskazane, tylko że musicie dać mi jeszcze chwilę czasu, żeby te airboardo się rozrosło, bo wy tego nie wiecie. Nie zdajecie sobie sprawy, ale ja w Elbordo wpakowałem już dziesiątki tysięcy złotych. To jest kupa kasy, to jest kupa kasy. Ja płacę miesięcznie wraz tysiące złotych. Miesięcznie mam kosztów. To cały czas jest koszt, ale cały czas mam tą nadzieję i wierzę w to, że wyprowadzimy tą stronę na światło dzienne i ona będzie do użytku ogólnego i wtedy ona już może jakieś pieniądze zacznie generować. Ja cały czas zaklinam się na to, że ono powinno zostać darmowe. Ogłoszenia powinny zostać darmowe. Gdyby mi teraz w tej chwili ktoś zapłacił złotówkę za jedno ogłoszenie, które jest dodane, no to byłoby już super, nie? Ale nie, ono ma być darmowe. Jedynie promowania, SEO, pogrubienia, wszystkiego rodzaju takie rzeczy, to będzie tylko odpłatne. Taki jest zamysł tego. Niech to służy tutaj ludziom. Dla mnie największą radością jest, jak ktoś mi powie, że kupiłem coś na Elbordo. No, serce mi się normalnie raduje w tej chwili, nie? Pieniądze kiedyś przyjdą z tego, coś czuję. Też nie to, że to jest jakaś taka działalność filantropiczna tylko i wyłącznie, bo to ma generować przychody, ale wiem, że to jest długa droga i nie da się pójść na skróty, bo gdybym ja dzisiaj chciał wprowadzić 10 zł albo nawet tą złotówkę za ogłoszenie, to ja myślę, że ludzie by nie wystawiali tych ogłoszeń, nie korzystaliby z tego. A póki to jest darmowy portal, to mam nadzieję, że to się rozwinie w świadomości tutaj konsumentów i najbardziej właśnie bym chciał, żeby ktoś mówił, a udało mi się sprzedać na Elbordo, albo kupiłem na Elbordo taką rzecz. O to mi chodzi na chwilę obecną. A mam nadzieję, że to decyzja dobra. No. Koszty ogromne i tylko i wyłącznie koszty na razie. Jedyne, jakie pieniądze wygenerowało to Elbordo na chwilę obecną, to jest może łącznie może 3000 zł. No to chyba, to nawet nie jest 0,5% tego, co mnie kosztowało. Nie? Także z tą aplikacją to dopiero zrobimy, jak się to troszkę osadowi w świadomości konsumentów te Elbordo. Bo to też nie jest jakiś, słuchajcie, to nie jest jakiś tam ogromny problem, ale to jednak musi być jeszcze chwila. Czy kupię kozy? Nie, nie będzie kóz. Dlaczego nie kupisz autolawety nowej w leasingu? Autolawety nowa w leasingu. Mi nie jest potrzebna nowa autolaweta taka na 3,5 tony. Bardziej jest mi potrzebna duża laweta, jeśli chodzi o Belgię. Tutaj na około domu wystarczyłoby mi coś względnego. Po Polsce jazda, bo do Belgii nie opłaca się jeździć małym, tam już trzeba jechać dużym po prostu. Duży w leasingu to jest za duże przedsięwzięcie jak dla mnie. A mała też nie jest wykluczona, że będzie w leasingu i to rozważam na chwilę obecną, tylko że tutaj trzeba jeszcze trochę priorytety poukładać, nie? Chronologicznie. Czy ten piec w garażu też ogrzewa dom? Jeżeli chodzi o ten piec, to tak, on jest do biura i do domu mojego. Rurą idzie pod ziemią, kotłownię wyrzuciłem z domu, żeby właśnie tam robić mieszkalne na całość. To było gdzieś na filmach. Ile łącznie wydałeś na remont misia, jakbym mógł spytać? No to ja już to kiedyś podliczałem.
Ja już to kiedyś podliczałem tam. No stuwa to przekroczyła ona jest. Do Mateusza to w przeletach poszło 4 dychy. Plus ciągnik za wynagrodzenie. Sam kupiłem części za jakieś 20 parę tysięcy, bo tak przód i tłus i siedzenie to już jest 20. A ja kupiłem jeszcze turbo, jakiś tam do przedniego mostu coś tam. No już nawet nie pamiętam, co ja tam kupowałem jakieś, cholera, wie, coś tam szło pocztą. No to już jest 6-8. Plus opony, koła, teraz to wszystko, co tutaj wpadło, to jest grubo ponad 100. Tylko, że to w czasie rozłożone, nie to, że taką mamy. 100 i chuj, robimy ucuza. Tam było strane po 3000, po 5, po 6. Czy w sezonie będą filmy w całości o pracach polowych typu orka i siew? No w ten sezon to już orki nie będzie i siewu, bo już mam wszystko zaorane i zasiane. Będą ewentualne jakieś tam zabiegi opryskiwaczem, rozsiewaczem, koszeniem. No a później tak, na jesień, ale to tak daleko się na razie nie zapuszczajmy. Czy żałujesz, że nie poszedłeś w krowy mleczne? Nie, nie żałuję. Nie żałuję tej pracy, która by mnie czekała. Czy bizon spędzi zimę w hali? Tak, raczej tak, to pewno. Na tej ścianie od wjazdu, tam gdzie masz biuro, kiedy będzie wielkie logo Byka Gra o Plon, nie będzie czegoś takiego. Projekt na bizona. Zobaczymy na wiosnę, może i będziemy go tak szykować, żeby już miał, żeby już było lepiej, nie? Kim byś był, jakby nie rolnikiem? Milionerem, kurwa. Ha. Czy w hali będzie kurnik? Nie. Ale to też jeszcze całkiem niedawno się rozwijało o plany, że tam miałaby być kura nioska w klatkowym systemie. Co z MTZ? Nic. On taki będzie, jaki jest. Czy miałeś nieprzyjemności przez to, że dużo pokazałeś? Nieprzyjemności? Ostatnio nie, ale miałem. Miałem takie dwie sytuacje i to w jednym tygodniu. Prawdopodobnie jedna osoba to zainicjowała, że wpadła mi celna policja na dwie jednostki w odznakach z bronią krótką i długą w 8 osób, na podwórko, na plac i robili mi przeszukanie. Chodzili mi po domu, po strychu, po piwnicy, po garażach, w poszufladach grzebali i szukali, wiecie czego? Śladów produkcji bimbru. Ktoś mnie podpierdzielił, że ja produkuję bimber. I oni przyjechali i powiedzieli, że jakby znaleźli chociaż butelkę bimbru lub zacieru, no to bym miał konsekwencje, nie? Znaleźli bimbrownicę wtedy i beczki puste, ale ja nie miałem ani zacieru, ani bimbru, nic nie było w domu tego. I obiło się to o kościach, ale mogło być nieprzyjemnie, nie? Gdzieś ktoś z filmu. I miałem jeszcze taką sytuację, że wpadła mi główny inspektorat weterynaryjny ze względu, że dostali maila, aby sprawdzić dobrostan zwierząt u mnie na gospodarstwie. No i obmierzyli klatki, powierzchnię, ściółkę, kolczyki i stężenie gazu. No i po całej kontroli wyszło, że tam dwa czy trzy osobniki nie miało kolczyków, dwóch, tylko jeden. I tyle. Poza tym reszta poszło, że jest wszystko ok. A więcej jak na chwilę obecną, to nie. Chyba. Co myślisz o sprowadzeniu ciągników na handel? To się nie odbędzie, to właśnie dlatego też już takich drobnych, teraz jeszcze pojedziemy po drobnicę,
Ale ogólnie to będzie tak, że te większe rzeczy już, większo marżowo, większo kosztowo zakupu, nie, ale i większe marże można uzyskać na ciągnikach, ładowarkach, koparkach, przyczepy. Tego typu rzeczy będą szły teraz, nie? Z Belgii. Znaczy jeszcze nie teraz, bo teraz jeszcze już musimy pojechać po to, co już zakupione i czeka na to, na nas. Czy będzie współpraca z ekipą Travi Garage? No, ja jestem oczywiście na tak. Bardzo lubię chłopaków oglądać i dobrze się z nimi gadało, tak jak się poznaliśmy. Podobny vibe, energia, pozytywni ludzie, nie są... Właśnie najważniejsze w sobie odnaleźć, moim zdaniem, tak jak ci chłopacy potrafili, takie nastawienie do życia pozytywne, że nie krytykować kogoś, nie szukać w nim błędów, nie jakoś tak nie próbować deprawować, ośmieszać, tylko widzicie, oni tacy są, kurde, nie wiem jak to powiedzieć. No jeżeli czegoś nie lubię na przykład, to się z tym nie utożsamiam i tyle, ale oni są z pozytywnej energii i mi się to też podoba. No mają wiedzę łącznie we trzech tam, czy cały ten ich grupa, bo tam i ojciec występuje. Fajne chłopaki. Ogólnie ja jestem za, tylko dzielą nas kilometry. Nie jest to takie wszystko prosto logistycznie wykonać, ale ja jestem otwarty zawsze, jeśli chodzi o nich. Jakie masz jeszcze pomysły na biznes? Pomysły na biznes. No, pomysły na biznes. Pomysły na biznes to jest tak, że mi się marzy coś takiego dużego, wiecie? Nie jakaś tam firemka ogólnobudowlana, tylko taki zakład z krwi i kości, żeby to stało na czterech takich, kurczę, porządnych nogach, żeby to było duże. Ale to nie chodzi też o to, że to jest pomysł na biznes. Ja tego nie traktuję w kategorii w ogóle pomysłu na biznes. To jest łączenie kropek, według mnie, nie? Bo to jest na tej zasadzie, że wiesz, że na przykład jest coś i to można zaaranżować w taki sposób i to będzie działało lepiej. I to w zależności, co to jest tak naprawdę. To może być wszystko. Chodzi o to, że widzi się pewne możliwości w danym czy produkcie, w danej sytuacji, w danej niszy, w danym mieście, w danym nie wiem, na danym terenie, na tym podwórku, na danej miejscowości, bo jest taka, a taka, że tutaj jest to, no to można zrobić tak i tak i to może zadziałać, nie? To jest tak jakby dostosowywanie się do danej sytuacji, a nie sytuacji do danego pomysłu w ten sposób. Że jakieś takie, nie wiem jak to określić, to jest po prostu... To tak jakby widzieć możliwości w danej dziedzinie, nie? I po prostu wykorzystuje się, albo się nie, bo albo się mniej opłaca, albo bardziej, albo nie warto, albo za dużo pracy, albo lepiej nie, lepiej to, bo to jest lepszy pomysł. Ale mi na chwilę obecną, to mocno się zainteresowałem inwestowaniem, nie? Długoterminowym. I mi się wydaje, że to jest czasem lepsze niż jakaś taka praca bardziej fizyczna, ale to jest też trudny kawałek chleba. To twój Władek, to cały czas ten, co miał tura i koła? Mówił, tak, to jest ten sam, myśmy go remontowali. Co sądzisz o Zetorze? Co cenisz w życiu najbardziej? Z czego czerpiesz radość życia? Z jakich rzeczy jesteś najbardziej dumny? Pozdrawiam. To jest też wielozłożone pytanie, bo radość życia ja czerpię z kreacji. Lubię, jak coś
trzeba wykreować, stworzyć, wymyśleć i zrealizować. Ale mam też problem, że później nie potrafię się tym cieszyć, że muszę znowu coś innego realizować i się czymś zajmować. Po prostu największą radość sprawia mi to rozwiązywanie takich problemów, jak coś skreować, jak to zrobić. Chociażby nawet tą lawetę teraz. Jak to wymyśleć, jak to obciąć, jak wyspawać, jak to wszystko ma konstrukcyjnie wyglądać, jak to finalnie będzie, wiecie, i te całe te tworzenie. I ona jak już siądzie na tą lawetę, już będzie gotowa, ona będzie działać. Będzie mnie cieszyć, bo wiem, że sam zrobiłem, ale ja już swoją uwagę będę miał wtedy gdzieś indziej i tam będę znowu realizował swoje jakieś pomysły, że to trzeba tak, to tak. Cały czas tego szukam w życiu, nie? Tak jakby tej kreacji. A z czego jestem dumny? Z dzieci swoich chyba najbardziej. Ze Stasia, z Zuzi. Zuzia jest piękna, mądra, tak wybitnie mądra dziewczyna i śliczna. A Stasio to taki mały, pozytywny ja. Tak widzę siebie, nie? Że taki pełen takiej nadziei, takiego życia. No cieszę się ze swoich dzieci chyba najbardziej, nie? Ogólnie z rodziny. Kiedy forsz? No już pomału. Filmik dostałem wczoraj, właśnie zostało połączone ten czpień, czyli łącznik silnika ze sprzęgłem. To już mamy teraz tylko w tą stronę i w tą stronę wykreować. Czy będzie połączenie hali z warsztatem? Będzie. No, chyba będę kończył. Czy chodzisz do kościoła? Nie chodzę do kościoła, nie byłem dawno w kościele. Ale Jezusa znalazłem w sobie i wiarę znalazłem w sobie i bardzo się tego trzymam. Czy gdyby nie zabrali ci maszyn, że to robił, że to dalej byś hodował byki? Ha, ciężko powiedzieć, raczej tak. Ale tam oprócz tego, że coś mi zabrali, to jeszcze był problem z firmą kontraktującą, która nie chciała mi zapłacić, tak więc też nie wiem, co by było. Jaki moment z okresu prowadzenia gospodarstwa oraz kanału na YouTube utkwił ci w głowie najbardziej? No jeżeli to miałaby być jedna sytuacja i na YouTubie, i na gospodarstwie, no to najbardziej utkwił mi moment, w którym wrzucałem do sieci film, jak moje maszyny lądują na lawetę. To było coś przerażającego dla mnie, nie? Tego sobie nie da się wyobrazić. To był tak duży stres. Nie to, że zabierali mi te maszyny, że ja to rzucam do internetu. Ja pamiętam, ja wtedy byłem w Niemczech, miałem tutaj relacje od żony, ten pracownik jeszcze był, coś, co się działo na podwórku, jak to wszystko przebiegało, jakiś tam filmik krótki, nie? Ja to ten filmik pamiętam, że wiedziałem, że muszę być uczciwy, bo było dla mnie dwa wyjścia tylko. Albo zamykam kanał i staram się po prostu schować głowę w piasek i udawać, że się nic nie stało i koniec z Grześkiem gry o plon. No albo po prostu pokazać. No i wiedziałem, że muszę to zrobić. Ja wiedziałem, że ja muszę to zrobić. Było to dla mnie tak cholernie trudne, że jak dodałem, już film był dodany, ale jeszcze widoczność była niezmieniona z prywatnego na publiczny, kliknąłem publiczny, akceptuj, odłożyłem telefon i położyłem się do łóżka. I nie patrzyłem na reakcję, długo. Nie chciałem po prostu, nie chciałem na to patrzeć. No ale później już poszło w swoją stronę. To było najtrudniejsze. Pamiętam, jak dziś byłem zestresowany tym wszystkim bardzo. W ogóle, wiecie, ja już wtedy byłem skopany przez życie, bo byłem już przez byki oszukany tutaj, to nie chcieli, to wszystko już się tak mnie... Ja miałem depresję ogólnie, nie wiem, czy wiecie, ale ja miałem jakiś czas depresję. No, najzwyczajniej w świecie, miałem depresję.
Był moment, gdzie wtedy też nie nagrywałem. Nawet poszedłem do lekarza. Dostałem jakieś tabletki od właśnie depresji, jakieś tam samopoczucie, jakieś psychotropy. I wziąłem chyba dwa, bo to codziennie miałem łykać. Wziąłem dwa albo trzy dni i czułem to zamulenie takie, tak, że to tak mnie zamuliło całkowicie. Nie wiem, tak jakby mi odcięło myślenie. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Zamuliło mnie te tabletki. I wtedy powiedziałem sobie, że nie będę tego brał i poszedłem na siłownię. I tak naprawdę siłownia mnie wyciągnęła z depresji, nie? Te samopoczucie po ćwiczeniach. Dlatego ja się z siłownią nigdy nie rozstaję, do końca życia się nie rozstanę, bo ja nie to, że jestem jakiś regularny, ale poćwiczyć, dać z siebie wszystko, ale już być rozćwiczonym w ogóle, nie? Że nie tak, że wiecie, jesteście skurczeni mięśnie, macie takie jak na co dzień i pójdziecie zrobić serię na klacie, później was ścisną zakwasy, że nie możecie chodzić. No to wtedy to nie jest nic przyjemnego, ale jak jesteście rozćwiczeni dosyć regularnie i zrobicie taki ciężki trening, dopamina, która idzie do głowy, daje wam tak jakby nową energię życia i potrafi, tak jak w tym przypadku, wyciągnąć z depresji nawet głębokiej, nie? Ale to już stare dzieje, teraz idziemy ku lepszemu i do przodu. Będę kończył, bo już prawie godzina, nie? Monologu. Jeszcze raz dziękuję i życzę spokojnego wieczoru dzisiaj. Trzymajcie się, a jutro lecimy na ostro z tematem. Nie zwalniamy tempa.